Możliwe, że wiesz, że dodawanie takich samych składników można zastąpić mnożeniem. Zapiszę. 2 dodać 2 dodać 2. Jeśli dodajesz 2 dodać 2 dodać 2, to możesz zapisać, że to jest inaczej 2 razy 3, ponieważ 3 razy dodajesz dwójkę. Pojawia się ona 3 razy. A 2 razy 3 to jest równe 6. Dzisiaj dowiesz się, że mnożenie tych samych czynników można zastąpić potęgą. Dowiesz się, co to są potęgi i potęgowanie. Jeśli mnożysz 2 razy 2 razy 2, to możesz zapisać, uwaga, że to jest 2 do potęgi trzeciej, ponieważ dwójka pojawiła się tutaj 3 razy, a 2 do potęgi trzeciej to jest równe 8. Zróbmy przykład w drugą stronę. Ile to będzie 3 do potęgi drugiej? 3 do potęgi drugiej. 3 do potęgi drugiej to jest inaczej 3 razy 3. Ta mała liczba na górze, czyli wykładnik potęgi, mówi nam, ile razy ta duża liczba, czyli podstawa, powinna się pojawić w mnożeniu. Trójka duża pojawia się 2 razy w mnożeniu, a 3 razy 3 to jest równe 9. W porządku, idzie nam coraz lepiej, to zastanówmy się, ile będzie równe 5 do potęgi, załóżmy, czwartej. 5 do potęgi czwartej. Spróbuj zatrzymać ten film i odpowiedz na to pytanie. 5 do potęgi czwartej. Powinniśmy pomnożyć piątkę 4 razy. 5 razy 5 razy 5 razy 5. Mnożymy 4 razy cyfrę 5. A to ile to będzie? Tutaj mamy 25. 25 razy 5 to jest równe 125. I 125 razy 5 to jest 625. Wynik to 625. 5. Pamiętaj, jeśli mnożysz takie same czynniki, to możesz to zastąpić potęgowaniem. Natomiast jeśli dodajesz takie same składniki, to zastępujesz to mnożeniem.